Witam serdecznie. Wiemy na pewno, że została nam tylko Liga, bo w tym tygodniu odpadliśmy z Pucharu Polski i skupiamy się już tylko na Lidze, a przed nami spotkanie wyjazdowe z Bełchatowem, gdzie nastąpiła zmiana trenera i na pewno to będzie ciężkie spotkanie dla nas. Ostatnio w poprzednim sezonie tam wygraliśmy i liczymy na to, że będzie podobnie i w tym spotkaniu, ale na pewno musimy zagrać maksymalnie skoncentrowani, zdeterminowani, to wtedy będziemy mieli większe szanse na zwycięstwo i to będzie kluczem do właśnie zdobycia 3 punktów. Dziękuję. Pytania? Kto nie zagra w tenerze na jakiej tam roku? Zobaczymy jeszcze, bo mamy 2 dni. Wczoraj Golański nie trenował, Kuzera nie trenował, Łukowicz to już wiemy i to by było na tyle, jeśli chodzi o absencję. A jak będzie dzisiaj, czy wróci Golański, czy może Kuzera już będzie do naszej dyspozycji, to nie wiemy i jesteśmy przed zajęciami i wtedy się okaże, w jakim składzie jutro wyjedziemy. Pan to odbiera tak, że znowu troszeczkę pod górkę, bo trafiacie na zespół, który jest świeżo poddanie trenera? Na pewno jest jakaś niewiadoma, nie możemy pewnych rzeczy przewidzieć, jak to wcześniej było, chociaż nigdy do końca nie możesz przewidzieć, bo jak drużyna, mówimy o Bełchatowie, przegrywa 5 meczy, to zawsze w pewnym momencie może nastąpić zmiana, czy ustawienia, czy zmiany personalne, chociaż wiemy, że mają pod tym względem ograniczone pole manewru, ale no, trzeba się z tym liczyć. No, my przede wszystkim musimy w tym spotkaniu skupić się na sobie, tak jak powiedziałem, koncentracja, determinacja i to co graliśmy w ostatnich spotkaniach, bo już to o wiele lepiej wyglądało, musimy pielęgnować i musimy to zastosować w Bełchatowie i wtedy będzie większa szansa na zwycięstwo. Dobrze, cieszę się z tego, że wrócił do nas Maciej Korzym, który od razu strzelił bramkę i w Pucharze też zrobił bardzo dobrą akcję bramkową, że Marcin strzelił bramkę i już to ciśnienie z niego zeszło, to jest, można powiedzieć, w kim wybierać, jeśli chodzi o formacje przednie. Cieszę się z tego, że Paweł Stano ma patent na Bełchatów i oby tak było. Dodatkowo ma urodziny tego dnia i musi stanąć na głowie, żebyśmy wygrali, a najlepiej, żeby on to przypieczętował bramką. No dużo jest takich optymistycznych przesłanek przed tym meczem, ale no, na samych przesłankach nic nie zwojujemy. To musi być praca, zaangażowanie i efekty. Musimy dążyć za wszelką cenę do tego, żeby wygrać. No, na pewno nie udało nam się jeszcze w tym sezonie zagrać na 0 z tyłu, co też nie do końca można się z tego cieszyć. Spod Beskidziem było blisko, ale też się nie udało. Co można zrobić? Na pewno zagrać maksymalnie skoncentrowanym, bez głupich błędów i mam nadzieję, że w końcu przytrafi się ten mecz, że zagramy na 0 z tyłu. Mam taką nadzieję. Analizujecie, ale też na to, z kim grają, jak to, co zrobić, żeby ich zatrzymać? Na pewno sztab szkoleniowy już ma dużo informacji, co pokazuje przed każdym meczem. Każdy przeciwnik jest analizowany. Każdy mniej więcej skupia się na tym zawodniku, przeciwko którym będzie grał i wiadomo, można wiedzieć o nim wszystko, może czymś zaskoczyć w meczu, ale po to właśnie razem pracujemy, żeby wiedzieć o przeciwniku jak najwięcej. Pan, panie trenerze, chyba Roberto Podoliński kogoś dobrze znał. Jestem z czasów warszawskich. Jak na tak dobrze tego nie znam, żeby powiedzieć, jak on go ustawi. No, na pewno dużych tam zmian nie będzie, bo on miał swój klub, w którym pracował. No, mówimy o nim, bo chyba tak będzie, że on, nie wiem, czy już jest oficjalna decyzja w tej sprawie i na pewno też się nie przyglądał tak wnikliwie gry Bełchatowa, bo to wyszło w ostatniej chwili zmiana, bo Kamil Kieryś miał mocną pozycję, ale niestety gdzieś się coś tam wypaliło w tych relacjach i nastąpi prawdopodobnie ta zmiana. No, na pewno jest to nowy człowiek, ambitny, mój kolega, nie ma co ukrywać, bo często ze sobą
rozmawiamy i myślę, że tak będzie. No i tak życie ułożyło to, że się spotykamy ze sobą, z tego co kojarzę pierwszy raz, bo wcześniej nie było okazji, tylko tu go gościliśmy w meczach sparingowych, jak graliśmy, Dolkan do nas przyjeżdżał. No i cóż, on będzie starał się ugrać coś dla siebie i my dla siebie i na tym to polega, a po meczu sobie na pewno, czy przed meczem podamy ręce, a w trakcie będziemy rywalizować. Na pewno, atmosferę mamy bardzo dobrą w szatni, nawet po przegranych meczach mówiliśmy sobie, że no nie jest najgorzej, musimy robić wszystko, aby było lepiej. Tak się stało, w Chorzowie zremisowaliśmy, u siebie wygraliśmy z Podbeskidziem i tak jak pan powiedział, jedziemy teraz do ostatniej drużyny, ale nie możemy jej lekceważyć, bo wiemy doskonale jak gra. Na pewno większość z nas oglądało wczorajszy Puchar Polski i również moim zdaniem dobrze się zaprezentowali. No nic, na pewno jedziemy w sobotę walczyć o 3 punkty. Tobie najlepiej swoją formę teraz ocenił aktualną. Czy to jest taka najwyższa forma poprzednich drużyn, bo tak jak się patrzy na grę, to chyba czegoś tam jeszcze brakuje? Na pewno. Oczekuję od siebie zdecydowanie więcej. No nie jestem zadowolony ze swoich występów. Na razie mogę jedynie się cieszyć z kredytu zaufania trenera, że daje mi te szanse i zrobię wszystko, aby to wyglądało jak najlepiej i już w sobotę będę chciał przyczynić się do tego, aby zagrać z tyłu na zero, jak powiedziałem wcześniej, i wywieźć cenne dla nas 3 punkty. Jak ma te dwie złamane, to będzie duży problem i nie wiadomo, kiedy będzie przerwa, ale Kamil to jest twardziel, bo tak jak pan mówi, ze złamanymi kośćmi i na Śląsku wyszedł i oczywiście nieświadomy tego, jakby wiedział, że ma złamaną, to przepraszam, na ruchu. I ostatnio też dał zmianę, chociaż nie za dobrą, ale no, cały czas zaciśniętymi zębami starał się to przemóc. No i zobaczymy, bo medycyna różne opinie wydaje, różne rzeczy mogą się zdarzyć, no ale na pewno to jest dla nas problem. Nie uważa pan, panie trenerze, że trochę też nie gra na tych relacjach sztab medyczny, pan pewnie jeździł, pokazuje się, że zawodnik pod koniec sierpnia w meczu z Pucharowym wyznaje kontuzji, przez ponad miesiąc nie ma pewnie diagnozy, dopiero 2 miesiące musi zagrać, bo okazuje się, że ta noga jest, ta stopa jest pęknięta. No chyba tak nie powinno się to odbywać, że raz musi taki duży okres czasu minąć, żeby No na pewno nie, ale też nie wiemy dokładnie kiedy to się stało, bo Kamil konsultował się u kilku lekarzy i troszeczkę, to myślę, jest pytanie też do niego, jak to dokładnie wyglądało. Ja byłem o tym informowany i wierzyliśmy, że już wszystko jest dobrze. Były różne analizy robione, różne badania i też różne prognozy. No i teraz wyszło na to, że ma większy problem, ale to też zobaczymy, jak to będzie, bo jeszcze miał mieć jedną konsultację, która też miała dać nam odpowiedź na to, co będziemy robić i jak będziemy leczyć, że tak powiem, tą kontuzję.